to program pierwszy Polskiego Radia. Będę gościć w państwa domach prawie do 22:00. W tej godzinie przed 22:00 nasze lektury, a już za chwilę audycja cyklu Historia żywa. Wokół Smoleńska i Orszy pierwsza ofensywa moskiewska w latach 1492-1522. Polska i Litwa wobec agresji ze wschodu. O tym w siódmej odsłonie historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem od Rusi po Rosję. Wykorzystując śmierć króla Polski wielkiego księcia litewskiego Kazimierza IV Jagiellończyka, w czerwcu 1492 roku wojska 52-letniego księcia moskiewskiego Iwana III Srogiego najechały wschodnie kresy Wielkiego Księstwa Litewskiego. To był kolejny etap budowania przez Iwana III największego państwa w Europie, niemal od Dniepru do północnego Uralu. Taką spuściznę pozostawił swoim następcom u schyłku życia w 1550. Roku. Nie bez powodu zyskał Miano Wielkiego. Z tym i kolejnymi najazdami Moskwy musiał się zmierzyć Aleksander Jagiellończyk, najpierw jako wielki książę litewski i małżonek córki Iwana III, a następnie jako król Polski w latach 1501-1506 po śmierci brata króla Jana Olbrachta, następcy Kazimierza Jagielończyka. W 1506 roku władcą Polski i wielkim księciem litewskim został Zygmunt I Stary. Za jego panowania wojny z Moskwą były wznawiane trzy razy. Dwie z nich za sprawą nowego księcia moskiewskiego Wasyla III, kontynuatora polityki Iwana III, podboju i jednoczenia ziem ruskich. Pierwsza w latach 1507-1508, zakończona pokojem z nazwy tylko wieczystym. Litwa utrzymała swój stan posiadania, a następna wojna rozpoczęła się już w 1512 roku. Wasyla III wsparł Maksymilian Habsburg. Oblężony Smoleńsk, pozostający w granicach państwa litewskiego od 1404 roku, poddał się składając hołd księciu moskiewskiemu. 31 lipca 1514 roku. To zaskoczyło polskiego króla. Zygmuntowi udało się skłonić Maksymiliana do zerwania sojuszu wcześniej 8 września 1514 roku wojsko litewsko-polskie pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Konstantego Ostrogskiego z udziałem m.in. innymi 500 husarzy odniosło spektakularne zwycięstwo pod Orszą nad Rosjanami to jeden z największych triumfów naszego oręża w historii Polski w trakcie wojennych zmagań z przymierzeńcem Wasyla był han krymski Mehmed Girej, który ostatecznie wsparł polskiego władcę. Wojnę zakończył rozejm w 1522 roku. Czy umacniający pozycję Polski w Europie, dlaczego Smoleńsk pozostał w rękach Moskwy poza granicami państwa litewskiego? Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem jedynki polskiego radia, historyk, publicysta, nauczyciel, akademicki sowietolog, autor Dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Panie profesorze, jak ocenić te lata 1492-1522? Czy tu się coś nowego, innego zaczyna, patrząc na te dotychczasowe relacje Polski i Rosji? Niewątpliwie tak. Wcześniej trudno właściwie nawet mówić o stosunkach moskiewsko-polskich. To były zasadniczo stosunki między Wielkim Księstwem Moskiewskim a Wielkim Księstwem Litewskim. I chociaż wcześniej, przed rokiem 1400, 92, który jest punktem wyjścia naszego dzisiejszego spotkania, a ten punkt bierze się po prostu ze śmierci Kazimierza Jagiellończyka w tym roku. Otóż do tego momentu Polska i Litwa były formalnie połączone w jedno państwo. Z chwilą śmierci Kazimierza Jagiellończyka nastąpił podział tronów, to znaczy Jan Olbracht w Krakowie, starszy syn Kazimierza Jagiellończyka, a młodszy Aleksander zasiadł w Wilnie. A więc faktycznie rzecz biorąc Unia była zerwana. A jednak, kiedy nie jeden władca rządzi tymi państwami, właśnie wtedy uderzenie na Litwę staje się tak silne, a zamysły Moskwy tak ambitne, że Polska zostaje wciągnięta, chcąc nie chcąc w tę strategiczną rozgrywkę Moskwy o przyszłość całego europejskiego wschodu. I to jest właśnie moment przełomowy, że stawką tej gry nie jest już tylko granica Litwy, ale stawką jest przetrwanie całego imperium Jagiellońskiego. Przypomnijmy, że Jagielonowie zasiadali wtedy nie tylko na tronie w Wilnie i w Krakowie, ale również zajmowali tron w Budzie i w Pradze, a więc to największe terytorialnie władztwo jednej rodziny w skali całej Europy, bo obejmowało obszar od Adriatyku, granic współczesnych dzisiejszych Włoch, aż po no, obszary dzisiejszej Łotwy i Estonii. I to budziło niechęć, wolę zmiany tego stanu rzeczy. Ze strony drugiej najpotężniejszej dynastii wtedy w Europie, czyli Habsburgów, którzy panowali w Wiedniu, ale także zajęli szczęśliwie dla siebie tron. W Hiszpanii, jednym z najpotężniejszych w Europie królestw, panowali także na terenie dzisiejszej Belgii i Holandii, a więc olbrzymie połacie w dużej części Półwyspu apenińskiego, a więc olbrzymie połacie Europy Zachodniej i ten przyczółek w Europie Środkowej w postaci terenów dzisiejszej Austrii. Oraz wspomnienie o tym, że kiedyś trony w budzie i w Pradze były w zasięgu władzy Habsburgów, to razem tworzyło właśnie z dynastii habsburskiej głównego i naturalnego przeciwnika Jagiellonów. Jaki ma to związek z Moskwą? Ano taki, że doskonale dostrzegł tę właśnie sprzeczność interesów Habsburgów i Jagiellonów wielki książę moskiewski Iwan III. Ten rzeczywiście niezwykle bystry, Okrutny, miał zresztą ten przydomek nie bez powodu, Iwan III Srogi. Okrutny, ale niezwykle dalekowzroczny i konsekwentny w swoim działaniu władca Moskiewski. Pierwszy uruchomił wielką dyplomację rosyjską, można tak powiedzieć, chociaż to jeszcze Wielkie Księstwo Moskiewskie, nie Rosja, że to on jest ojcem założycielem tej niezwykle ważnej dla sukcesów imperialnej Rosji tradycji dyplomatycznej na służbie imperialnych planów. To on nawiązał stosunki z wrogami Jagielonów jeszcze przed śmiercią Kazimierza Jagiellończyka z królem narodowym, który jeszcze wtedy panował na Węgrzech, Maciejem Korwinem, a przede wszystkim właśnie z Habsburgami cesarzami z tej dynastii którzy no nie tylko mieli swoje własne majątności pod panowaniem, ale byli także dziedzicznymi, można powiedzieć, dysponentami tytułu cesarskiego, najbardziej prestiżowego tytułu władzy świeckiej w Europie, dającego im również zwierzchność nad, przynajmniej tytularną zwierzchność, nad wszystkimi krajami niemieckimi. To właśnie taki partner znalazł się w zasięgu działań dyplomatycznych Iwana III. I to ewentualność sojuszu Moskwy z cesarstwem, czyli z Habsburgami, czyli z krajami niemieckimi, przeciwko państwu polsko-litewskiemu, a raczej przeciwko Litwie i Polsce razem, połączonymi wspólnym interesem, choć nie władcą, to jest właśnie nowa sytuacja, która ujawnia się z chwilą ofensywy. Iwana III. Tak się złożyło, że w 1492 roku, kiedy zmarł Kazimierz Jagiellończyk, co natychmiast wykorzystał Iwan III do uderzenia na Litwę potężnymi zgromadzonymi środkami militarnymi, Habsburgowie nie byli gotowi jeszcze do sojuszu z Moskwą, a to z tego powodu, że zawarli rok wcześniej korzystny dla nich układ z Władysławem Jagiellończykiem, panującym wtedy właśnie w Czechach i na Węgrzech, układ, który dawał nadzieję Habsburgom na pokojowe przejęcie tronu Czech i tronu Węgier po Władysławie Jagiellończyku, ponieważ Władysław jeszcze wtedy nie miał spadkobiercy, nie miał syna. I ta właśnie nadzieja na bezkonfliktowe, a niezwykle korzystne dla Habsburgów, rozwiązanie problemu Europy Środkowej, czyli nadzieja na trony w Budzie i Pradze przejęte po Władysławie Jagiellończyku, sprawiła, że w tym akurat momencie, czyli w roku 1492, Habsburgowie aż tak bardzo się nie spieszyli do sojuszu z Moskwą, o co zabiegał z kolei bardzo Iwan III. A więc... Tu chwilowo sojusznika najważniejszego strategicznego nie było jeszcze dla Moskwy. Czy to ryzyko Iwana III było duże czy małe, skoro no, podniósł rękę jednak na znaczące Imperium Europejskie, choć w momencie kryzysu. Nie dowierzał, że Jan Olbracht, spadkobierca Kazimierza Jagiellończyka, stawi mu czoło? Jan Olbracht nie był bezpośrednim sąsiadem, powtórzmy, wtedy Iwana III, wielkie księstwo litewskie, które zajmowało obszary całej dzisiejszej Litwy, a także Białorusi i Ukrainy. Wielkie Księstwo Litewskie całkowicie oddzielało wówczas terytoria Moskwy od Korony Polskiej, która znajdowała się właśnie pod odrębnym panowaniem już w tym momencie Jana Olbrachta. A więc uderzenie, które spadło, dobrze przygotowane oczywiście militarnie przez Iwana III na Litwę, bezpośrednio Polsce nie zagrażało, militarnie w każdym razie w tym momencie, i to wydawało się zwiększać szansę powodzenia tej akcji, zwłaszcza, że dodatkowo jeszcze zawarł sojusz Wielki Książę Moskiewski z Tatarami, ażeby od południa zaatakowali posiadłości litewskie. Jan Olbracht natomiast myślał cały czas bardzo intensywnie o tym, by przedsięwziąć wielką wyprawę na południe, przeciwko Turcji, przeciwko Imperium Osmańskiemu i to odciągało trochę jego uwagę od Moskwy. W tej właśnie sytuacji wydawało się, że Moskwa ma wielkie szanse na Powodzenie w tym nagłym ataku, który nastąpił natychmiast po śmierci Kazimierza IV Jagiellończyka w czerwcu 1492 roku. Moskwa jeszcze szukała takich sojuszników, nawet może wielu z Państwa sobie tego nie uświadamia, jak władca Warszawy Konrad Rudy, bo przecież Mazowsze wtedy nie było jeszcze częścią Polski. I to właśnie książę Mazowiecki chcąc utrzymać swoją niezależność od Polski, jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi. No, mam wrażenie, że może czasem nawet dzisiaj też są takie tendencje niektórych władz samorządowych, żeby utrzymać niezależność od Polski. Ale znacznie poważniej ten problem wyglądał właśnie wtedy, w końcu XV wieku, kiedy książę Konrad Rudy po prostu sam chętnie oferował swoje usługi, swoją współpracę Iwanowi III, byle tylko umocnić swoją dziedziczną władzę na Mazowszu. A więc Iwan rzeczywiście dobrze starał się przygotować swoją ofensywę. W sojuszu z Habsburgami chwilowo nie mógł zawrzeć, ale siła tej militarnej ofensywy była tak wielka, że. Stosunkowo niedoświadczony jeszcze nowy władca Litwy, Aleksander, nie był w stanie skutecznej i szybkiej zorganizować obrony, choć trzeba powiedzieć, że najważniejszy cel Ofensywy Wielkiego Księcia Moskiewskiego, czyli Smoleńsk, nie został osiągnięty. Smoleńsk się dzielnie obronił, a cały zysk, jaki wyniósł z tej agresji militarnej na Litwę w tym momencie Wielki Książę Moskiewski, polegał na oderwaniu kilku pogranicznych księstw i terenów wokół miasta Wiaźma. To jest bardzo niedaleko Moskwy, ważne miasto w Rosji centralnej. Wtedy to było miasto sporne, właśnie czy gród sporny między Litwą a Moskwą. Tak daleko sięgała władza Wielkiego Księstwa Litewskiego i z tego obszaru, czyli z w wskutek tej wojny ustąpiła. Dodatkowo jeszcze stracił ostatecznie Wielki Książę Litewski prawo do opieki, do interweniowania w sprawy Nowogrodu, Pskowa tweru i riazania, księstw, które albo do niedawna były niezależne. Albo jeszcze zachowywały resztki niezależności, ale były na celowniku imperializmu moskiewskiego i szukały nadziei właśnie na Litwie, żeby obroniła je przed apetytami, nienasyconymi apetytami moskiewskiego despoty. Aleksander rezygnował z jakichkolwiek praw do sojuszu, do wsparcia tych właśnie niezależnych księstw ruskich od Moskwy. Taki był polityczny rezultat tej pierwszej wojny. Ale jeszcze jeden ważny punkt trzeba tu, Tutaj dodać, a mianowicie zakończenie owej wojny małżeństwem wielkiego księcia wtedy Aleksandra, później zostanie po śmierci Jana Olbrachta królem Polski. Aleksandra, który uzyskał rękę córki Iwana III, pięknej zresztą Heleny. Ale panie profesorze, to nie było chyba małżeństwo z miłości, a raczej z politycznego rozsądku. Czy, czy Aleksander Jagiellończyk uważał, że Orzenek zabezpieczy Litwę przed kolejnym najazdem Moskwy? Oczywiście ma pani redaktor całkowitą rację. Nie było mowy o małżeństwie z miłości. Był to wynik zimnego rachunku politycznego, w którym po prostu małżeństwo miało... Z litewskiego punktu widzenia zakończyć konflikt, w którym Litwa nie miała chwilowo szans na wygraną militarną, a z moskiewskiego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia wielkiego księcia Iwana III miała wprowadzić wpływy moskiewskie na dwór w Wilnie, no bo Iwan III traktował swoją córkę jako agentkę wpływu w Wilnie. A w dodatku zabezpieczył te wpływy Iwan III specjalnymi warunkami pokoju, które gwarantowały, że córka będzie nie tylko miała prawo do zachowania religii swojej prawosławnej. Aleksander oczywiście był katolikiem, ale będzie miała prawo utrzymywać swój dwór i w pewnym sensie patronować prawosławiu na Litwie. A więc pośrednio Wielki Książę Moskiewski występował jako patron prawosławia przeciwko władzy Wielkiego Księcia Litewskiego na terenie właśnie samej Litwy. I to wprowadzało bardzo niebezpieczny na przyszłość dla Litwy, później dla państwa polsko-litewskiego układ, w którym zewnętrzny Czynnik polityczny, w tym przypadku władca Moskwy, uzurpuje sobie prawo ingerencji w sprawy wewnętrzne polskie czy polsko-litewskie pod pozorami chronienia praw religijnych prawosławia. Jak będzie wykorzystywał cynicznie te. Ten, grę, ten władca i jego następcy, o tym jeszcze nie raz będziemy mieli okazję powiedzieć. Dodam tylko jedno jeszcze, że jednak to małżeństwo, które zawarte było z powodów czysto politycznych, stało się małżeństwem pełnym wewnętrznej miłości. To było bardzo harmonijne małżeństwo, które próbował za wszelką cenę jakby rozbić od środka teść Aleksandra, więc Iwan III, ale Helena pozostała do końca dni Aleksandra, który zmarł znacznie wcześniej od niej, wierną żoną, lojalną i kochającą swojego męża. Teściowi nie przeszkodziło to małżeństwo atakować po raz kolejny Litwy. Zatem Iwan III Srogi czynił co zaplanował. Oczywiście to była tylko krótka przerwa w działaniach wojennych, można tak powiedzieć, a raczej w agresji moskiewskiej przeciwko Litwie, bo cel strategiczny całej tej serii wojen, o której dzisiaj zaczynamy mówić, był z punktu widzenia Moskwy jeden. Zlikwidować wielkie księstwo litewskie, pochłonąć je w całości, by uzyskać podpanowanie moskiewskie Kijów, Smoleńsk, Mińsk. Zabrać to wszystko, co kiedyś należało nie do Moskwy, oczywiście, bo Moskwy wtedy nie było w ogóle, ale do Wielkiego Księstwa Kijowskiego. To hasło zbierania ziem ruskich pozostawało głównym celem ideologicznym i strategicznym Moskwy w całej tej serii wojen, którą dziś zaczynamy omawiać, a o której będziemy mówili jeszcze w następnych także audycjach. I to musimy pamiętać. A więc każdy pokój, który nie kończy się dla Rosji, Zajęciem wszystkich tych ziem jest tylko z punktu widzenia Moskwy sytuacją zejmie. przejściową. Tak, chwilą pieredyżki, jak to się w języku rosyjskim pięknie wyraża. Warto jeszcze na chwileczkę cofnąć się do tej wojny z lat 1500-1503 II wojny wywołanej przez jeszcze Iwana III. Z jednej strony była to wojna, w której Litwa poniosła największe straty terytorialne. Straciła ponad 200 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli tak, jakby no, spojrzeć na mapę, cała dzisiejsza Białoruś zniknęła. Albo dwie trzecie terenu dzisiejszej Polski jakby odpadło. A więc była to straszliwa klęska w gruncie rzeczy. Nagły atak Iwana III ponownie na Litwę, tym razem na Zięcia, bo był już wtedy od pięciu lat zięciem Iwana III. Wielki książę litewski Aleksander, został spowodowany formalnie właśnie tym, że Iwan III uznał, iż nie są dotrzymywane prawa prawosławia na Litwie, co było oczywiście kłamstwem. Prawosławni cieszyli się absolutną równością, nie tylko wyznania, ale również polityczną w Wielkim Księstwie Litewskim. Ale po raz pierwszy właśnie Iwan wtedy wystąpił jako ów patron Prawosławia. I jako powód do wojny wskazał, że w Połocku, to jest teren dzisiejszej północnej Białorusi, zbudowano klasztor, w którym osiedlono katolicki zakon Bernardynów. A więc sprawa prawosławia rozumiał Iwan III w ten sposób, że na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego nie wolno zbudować ani jednego kościoła katolickiego. To powiedziałbym moskiewski sposób rozumienia tolerancji i praw innych. Całkowity zakaz katolicyzmu na terenach, które do Moskwy nie należą przecież. Ten cyniczny kazus Belli został wzmocniony jeszcze w jeden z wpływowych magnatów rusko-litewskich, książę Siemian Bielski, przeszedł na stronę Iwana III i wzmocnił w ten sposób bardzo stronę moskiewską w tym ataku. To razem doprowadziło do trudnej sytuacji na froncie i do tego, że wojska moskiewskie szybciej osiągnęły swoje cele. Na prędce zorganizowana obrona litewska na czele z księciem Konstantym Ostrockim, prawosławnym oczywiście księciem, który bronił Litwy z równą pasją, jak atakował ją z drugiej strony prawosławny wielki książę moskiewski Iwan. Otóż Kniaż Konstanty Ostrocki z niewielkimi siłami pięciu tysięcy ludzi w straży przedniej, poszedł jeszcze bez przygotowania, nie czekając na główne siły litewskie z Aleksandrem, Wielkim Księciem na czele, i zderzył się z miażdżącą przewagą moskiewską w bitwie pod Wiedroszą, gdzie jego siły, czyli siły Ostrockiego, zostały unicestwione. Sam kniaś dostał się do niewoli moskiewskiej, w ten sposób Litwa jakby straciła możliwość prowadzenia ofensywnych działań, a w dodatku w następnym roku zmarł. Jan Olbracht i otworzyła się sprawa sukcesji na tronie polskim. Książę litewski Aleksander był w tym momencie, czyli w 1501 roku, bardzo zainteresowany oczywiście uzyskaniem tronu w Polsce dla siebie. I ten tron na szczęście dla Litwy i dla Polski uzyskał. No ale zabiegi o tron w Krakowie odciągnęły go od frontu moskiewskiego, co wykorzystała naturalnie strona moskiewska i umocniła swoje panowanie nad zdobytymi terenami. I ani sojusz z zakonem inflandzkim, który zawarł Aleksander, ani sojusz z tatarami z Wołgi nie wystarczył, żeby odwrócić ten stan miażdżącej przewagi, którą wtedy Moskwa osiągnęła. Skutkiem drugim, oprócz wielkich strat terytorialnych potwierdzonych rozejmem z 1503 roku, było coś niezwykle pozytywnego dla państwa polsko-litewskiego kryzys. Przegrana nawet, bo niewątpliwie ta wojna była z punktu widzenia Litwy przegraną, może doprowadzić do skutków dalekosiężnych dobrych zacieśnienie Unii Polsko-Litewskiej. Bo Litwa zobaczyła, że sama się nie obroni przed Moskwą. Poczucie, wrażenie śmiertelnego zagrożenia od wschodu. Po raz pierwszy legło u podstaw głębszej Unii Polsko-Litewskiej. Tak jak wcześniej, pierwsza Unia Polsko-Litewska zawarta została pod wpływem zagrożenia Krzyżackiego, tak ta Unia, Unia Mielnicka w Mielniku, zawarta nad Bugiem w 1501 roku, odnowiona, kiedy znów był jeden władca Litwy i Polski, król Aleksander i zarazem wielki książę Aleksander w jednej osobie. Ta Unia była ważnym krokiem na drodze do następnej Unii, o której będziemy mówili za tydzień, Unii lubelskiej, która również będzie Zawarta, umocniona, scementowana strachem przed agresją moskiewską. A więc, w takiej właśnie sytuacji obejmuje tron po śmierci Aleksandra w 1506 roku Zygmunt I, zwany Starym. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski, Litwy i Rusi. Historia żywa. W 1506 roku władcą Polski, wielkim księciem litewskim został Zygmunt I Stary i za jego panowania wojny z Moskwą były wznawiane trzy razy i czas, o którym mówimy dzisiaj, dotyczy dwóch z nich, ale to już za sprawą nowego księcia moskiewskiego, Wasyla III, wiernego kontynuatora polityki Iwana III. On także chciał podbijać i jednoczyć ziemie ruskie. Czy napotkał tutaj na zupełnie inną sytuację niż przy Janie Olbraku? no i zmaganiach Aleksandra Jagiellończyka? Otóż ta sytuacja oznacza z jednej strony ogromne straty na wschodzie, które dziedziczy po swoim starszym bracie Aleksandrze, ale z drugiej strony mocniejszą więź państwa polsko-litewskiego. Zygmunt włada jednocześnie Litwą i Polską. To właśnie jest podstawą jego energicznych działań. Ale jest jeszcze jedna zmiana, która się dokonała, która dotyczy położenia geopolitycznego państwa polsko-litewskiego w stosunku do Moskwy. Moskwa znowu może liczyć na sojusz z Habsburgami. Król Władysław z dynastii Jagiellońskiej, najstarszy syn Kazimierza Jagielończyka, który panował w Czechach i na Węgrzech, doczekał się syna. W ten sposób upadły nadzieje Habsburgów na przejęcie tronu na Węgrzech i w Czechach na zasadzie porozumienia dynastycznego z Jagielonami. Wydawało się, że dynastia gielońska ma długą perspektywę przed sobą właśnie w Europie Środkowej. I to natychmiast Habsburgów skierowało na tory porozumienia z Moskwą. Wasyl III, o którym zaczęła pani redaktor mówić, syn Iwana III, który objął po nim tron i w 1506 roku stał już na czele państwa moskiewskiego miał gotowego do współdziałania potężnego partnera Rzeszy Niemieckiej, głowę dynastii Habsburskiej, który chciał zniszczyć razem z Moskwą panowanie Jagiellonów. I za czasów Zygmunta I Starego te dwie wojny wywołał właśnie Wasyl III wspierany przez Maksymiliana Habsburga. Czy te wojny były równie okrutne i srogie, że użyje przydomka Iwana III? No, wojny na ogół bywają okrutne. W tamtych czasach to okrucieństwo często miało służyć zastraszeniu przeciwnika. Jak niestety widzimy w XXI wieku, też to się zdarza, kiedy widziałem zdjęcia przedstawiające głowy nabite na sztachety przez żołnierzy rosyjskich na terenie wschodniej Ukrainy. To poza zgrozą, która odbiera głos. Przychodziła mi na myśl właśnie ta tradycja tego rodzaju sposobów wojowania przez wojska moskiewskie, tradycja potwierdzona w, no nie tylko w relacjach słownych, ale rycinach z tamtej epoki, a więc okrucieństwo jest wpisane w historię tych wojen, naturalnie nie tylko jednostronne. I wojska litewskie czy polskie też nieraz uciekały się do okrutnych metod. A więc y, wojna jest okrutna, ale ta wojna z lat 1507-1508, czyli ta wojna pierwsza, która toczy się pod panowaniem Zygmunta. Dość krótka, panie profesorze. Tak, ta wojna y, okazała się krótka, dlatego że po pierwsze Zygmunt y, zabezpieczył dyplomatycznie państwo polsko-litewskie ze strony szczególnie ważnej w tych rozgrywkach, a mianowicie zawarł porozumienie z Hanem Tatarskim, Mengirejem. I to właśnie pozwoliło przetrwać przewagę militarną, którą miała Moskwa, bo dywersyjne uderzenie Hana Tatarskiego na twierdze moskiewskie pomogło obronić Smoleńsk, obronić granicę państwa litewskiego. Śmiertelnym zagrożeniem natomiast dla Litwy stał się bunt potężnego magnata litewskiego Michała Glińskiego, który od środka chciał rozbić Litwę w momencie ataku Wasyla III, czyli gigantyczna dywersja. Michał Gliński, który był niesłychanym awanturnikiem, bardzo utalentowanym człowiekiem także. Oburzył się na to, że król Zygmunt nie faworyzuje jego wyłącznie jako swojego pierwszego pomocnika na terenie Litwy i, rywalizując z marszałkiem litewskim, księciem Janem Zabrzezińskim, po prostu polecił zamordować tego wysokiego dostojnika litewskiego, i właśnie wspominałem już o tym okrucieństwie odciętą głowę swojego przeciwnika politycznego kazał przed sobą nosić, by na koniec utopić ją w jednym z litewskich jezior. I to właśnie bunt Michała Glińskiego sprawił, że z kolei strona polsko-litewska znalazła się w trudnej sytuacji, to no bo nagle cały środek Białorusi ogarnięty jest. Ogromną dywersją, próbą powstania, do którego wzywa Michał Gliński. Sam e, faktycznie był katolikiem, wychowany w tej wierze, ale e, udawał tutaj gorącego obrońcę prawosławia i pod hasłem takiej rewolty prawosławnej próbował rozbić od tyłu wojska litewskie i polskie broniące się przed Moskwą. A więc, z jednej strony, Polska pozyskała sojusznika tatarskiego, z drugiej strony. Moskwa miała dywersanta potężnego na tyłach polsko-litewskich na terenie Białorusi. Ta właśnie sytuacja przypomina, powiedzonko, z czasów XVII wieku. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn całeb trzyma, prawda? <grym> tak. A więc obie strony znalazły się w szachu, w kleszczach. Stąd ten pokój z nazwy tylko wieczysty, podpisany w 1508 roku, no, zysk dla Litwy, utrzymała swój stan posiadania. No jeszcze jeden zysk niewielki terytorialnie, ale symbolicznie ważny. Mianowicie Moskwa zrzekła się Lubecza. To jest stosunkowo niewielkie terytorium właśnie z głównym grodem w Lubeczu, ważnym dlatego, że dotykała tym właśnie takim językiem terytorialnym wysuniętym w stronę zachodu. Moskwa, rzeki Dniepr, zbliżała się do Kijowa. A więc odsunięte zostało zagrożenie Kijowa moskiewskie po tej wojnie. Choć tę wojnę lat 1507-8 można ocenić kategoriami sportowymi na remis, ale był to remis wyraźnie ze wskazaniem jednak na stronę polsko-litewską, bo po pierwsze nie było żadnych strat terytorialnych, tak jak powiedziała pani redaktor, w odróżnieniu od poprzednich dwóch wojen, ale po drugie to nawet strona litewska. Pewne terytorium strategicznie ważne odzyskała, odpychając Moskwę od Dniepru. Moskwa szybko jednak podniosła głowę, bo następna wojna rozpoczęła się już w 1512 roku, i zapewne Wasyl III nie chciał powtórzyć sytuacji z roku 1508, żeby to starcie zakończyło się remisem. Był pewien zwycięstwa. Tym razem Wasyl III miał. Tego najważniejszego sojusznika, na którym zależało mu najmocniej, zawar, mianowicie podpisanie tego aktu nastąpiło w Moskwie w lutym 1514 roku, a zaprzysiężone zostało przez cesarza z dynastii Habsburgu w sierpniu tego roku. Zawarł Wielki Książę Moskiewski sojusz z Habsburgami sojusz, którego wypełnienie oznaczałoby po prostu likwidację, rozbiór państwa polsko-litewskiego. To był de facto układ rozbiorowy, ponieważ cesarz Maksymilian zobowiązał się pomóc Moskwie w zdobyciu Kijowa, Smoleńska i Połocka, a sam chciał. Pozbawić dynastię Jagiellońców panowania nad Pragą, Budą, czyli nad Czechami, Węgrami, i sprowadzić Polskę do roli małego kraiku, całkowicie zależnego od łaski dwóch sąsiadów, czyli Habsburgów i Moskwy. To było realne, wielkie niebezpieczeństwo w tym momencie, które wzmacniało jeszcze. Sytuacja zakonu krzyżackiego. Ten pokonany, wydawałoby się, nie tylko pod Grunwaldem, ale zwłaszcza w wojnie trzynastoletniej 1454-1466, dawniej wielki przeciwnik korony królestwa polskiego, znowu podnosił głowę pod władzą wielkiego mistrza Albrechta Hohenzollerna od 1511 roku. Ambitny wielki mistrz chciał całkowicie uniezależnić się od Polski i w dodatku. Podbić ponownie pomorze Gdańskie ze wszystkimi jego arcybogatymi i ważnymi strategicznie miastami, z gdańskiem toruniem Elblągiem. Ten właśnie zamiar zyskał łaskawą akceptację cesarza Maksymiliana, który chciał dodatkowo w ten sposób szachować państwo polsko-litewskie od północy, nie tylko od wschodu, nie tylko przez Moskwę. To było prawdziwe zagrożenie, które mogło być śmiertelnym zagrożeniem dla państwa. Polsko-Litewskiego. Szczęśliwie udało się jednak Zygmuntowi, a przede wszystkim dowódcom litewskim, wyróżniał się wojewoda Kijowski Jerzy Radziwił i nade wszystko Hetman wielki litewski Konstanty Ostrocki, udało się szybko zorganizować obronę, a także odciągnąć od sojuszu z Moskwą hana Tatarskiego. To były pierwsze dwa czynniki powstrzymujące śmiertelne zagrożenie, które zawisło wtedy nad państwem polsko-litewskim. Ostatecznie udało się także Zygmuntowi skłonić Maksymiliana Habsburga do zerwania sojuszu, ale ta wojna przyniosła zdumiewające wydarzenie, bo oblężony Smoleńsk, który pozostawał w granicach państwa litewskiego od 1404 roku, po prostu się poddał i złożył hołd księciu Moskiewskiemu. To było 31 lipca 1514 roku. Król zaskoczony. Skąd ten hołd? Przypomnijmy, że w poprzednich wojnach Smoleń skutecznie bronił się przed oblężeniami prowadzonymi przez Moskwę, i także w tej wojnie, która zaczęła się od inwazji trzech wielkich armii moskiewskich na Litwę już w 1512 roku smoleńsk był dwukrotnie oblężony, zanim za trzecim razem dopiero właśnie latem 1514 roku poddał się. Wynikało to po prostu z miażdżącej przewagi liczebnej wtedy i szybszych zdolności mobilizacyjnych Moskwy, która rzuciła tę armię, skoncentrowała właśnie wokół Smoleńska i pozbawiony nadziei na odsiecz dowódca obrony miasta, Sołochub poddał je. Co było oczywiście i błędem i myślę, że można byłoby to nawet określić jako pogranicze zdrady państwowej, bo jeszcze na pewno mógł się bronić przez czas jakiś. Po prostu wydawało mu się, że sprawa jest beznadziejna, a ocali w ten sposób ludność miasta od zupełnego pogromu, który gwarantowało zdobycie miasta przez wojska moskiewskie, postępujące z wyjątkową, okrutną konsekwencją z każdym podbitym grodem. Ale odsiecz jednak nadciągała, bo przecież 8 września, a więc niecałe 6 tygodni później, Armia polsko-litewska dowodzona przez tego samego Hetmana Konstantego Ostrogskiego, który kilkanaście lat wcześniej, jak pamiętamy, przegrał bitwę pod Wiedroszą i dostał się do niewoli moskiewskiej, teraz miał okazję rewanżu i wykorzystał ją znakomicie. W bitwie pod Orszą właśnie 8 września 1514 roku zniszczył po prostu armię rosyjską. W starciu, w którym mniej więcej 30 tysięczne siły polsko-litewskie pokonały 50 tysięczną armię moskiewską, a Zygmunt Stary potrafił znakomicie wykorzystać propagandowo to zwycięstwo. I to jest zaprzeczenie stereotypu, o którym często słyszymy: Polacy czasem wygrywają, czy Polacy i Litwini, swoje bitwy, ale zawsze beznadziejnie potem je marnują. Nie, to było zwycięstwo doskonale spożytkowane. No, nie tylko sporządzony został wspaniały obraz, który do dzisiaj pozwala nam śledzić detale uzbrojenia i strategii w bitwie pod Orszą, ale ten obraz, pokazywany ludziom z początku XVI wieku, dowodził wyższości wojska polsko-litewskiego nad moskiewską armią w połączeniu także z propagandą na dworze papieskim, na dworach niemieckich, miał odciągnąć jakby tych partnerów sojuszu z Moskwą. Od Wasyla III i skutecznie rzeczywiście tę rolę odegrał. To właśnie pod wpływem wiadomości o bitwie pod Orszą cesarz z dynastii Habsburgów odstąpił od sojuszu z Moskwą. Warto wygrać w polu, żeby potem wskutek tego zwycięstwa zapobiec śmiertelnemu niebezpieczeństwu zupełnej zagłady. Państwa polsko-litewskiego, która wtedy realnie groziła. Historycy podkreślają, że bitwa pod Orszą to było zwycięstwo nowoczesnej armii polsko-litewskiej, no, nie dotrzymującą jej kroku pod względem techniki wojskowej armii rosyjskiej. Niewątpliwie ta kampania zakończyła się sukcesem króla ale też rozejmem w 1522 roku. Czy rzeczywiście ten rozejm umacniał pozycję Polski w Europie? No bo przecież Smoleńsk pozostał w rękach Moskwy, czyli poza granicami państwa litewskiego. Nie, to oczywiście był rozejm, który oznaczał kolejny krok naprzód dla imperializmu moskiewskiego i kolejny krok wstecz dla państwa polsko-litewskiego. Ale zanim wydamy pochopną ocenę tej sytuacji, musimy uświadomić sobie, jak wyglądała groźba strategiczna wtedy wisząca nad państwem polsko-litewskim, wciąż jeszcze, nawet po zwycięstwie pod Orszą odniesionym we wrześniu 1514 roku i po zjeździe. Z lipca 1515 roku w wiedeńskim, kiedy doszło do porozumienia Jagielonów z Habsburgami. Porozumienia, które wcale nie oddawało, jak to znów w uproszczeniu często się to przedstawia, no, głupi Jagielonowie oddali trony w Europie Środkowej Habsburgom. Nic podobnego. To był w pewnym sensie układ na przeżycie. Nie wiadomo było, kto czyje trony uzyska w przyszłości. Nikt nie mógł przewidzieć, że młodziutki wtedy przyszły król Czech i Węgier, Ludwik Jagiellończyk zginie zaledwie jeden lat później w bitwie pod Mohaczem nie doczekawszy się żadnego potomka. Ale strategicznie to właśnie porozumienie z Habsburgami w Wiedniu wydawało się, że no bardzo poprawia położenie państwa polsko-litewskiego, bo już Moskwa nie mogła liczyć na ten najważniejszy dla siebie sojusz z potężnym władcą europejskiego Zachodu. Ale jednak przecież Moskwa nie rezygnowała. Do jakich metod posuwała się Rosja, może warto powiedzieć zwłaszcza słuchaczom z Warszawy. W maju 1515 roku spłonęła część Starej Warszawy z Kolegiatą Świętego Jana, dzisiejszą katedrą, kościołem Świętego Marcina, klasztorem Bernardynów. Spalone zostały najprawdopodobniej, jak zapisano w księgach grodzkich, przez dywersantów moskiewskich. Po prostu wynajął rabusiów, wasyl III, a raczej jego e, specjaliści od dywersji, od zielonych ludzików, jak się ich nazywało na początku już XXI wieku, i potrafił uderzyć w Warszawę, która już wtedy oczywiście była ważnym centrum. Polskim, A nie ośrodkiem jakiejś wrogiej akcji przeciwko Polsce, jak to jeszcze miało miejsce kilkanaście lat wcześniej. Otóż, obok takich metod dywersyjnych, Moskwa miała jeszcze w zasięgu ręki jedną bardzo ważną kartę, wspomnianego przed chwilą Albrechta Hohenzollerna, wielkiego mistrza krzyżackiego. Skoro nie z Habsburgami, to właśnie z Hohenzollernami. Tak jak nieszczęśliwie dla Polskim ujawnią się te związki w XVIII wieku, tych trzech właśnie centrów Moskwy, Petersburga, wtedy już Habsburgów i Hohenzollernów na zgubę Rzeczpospolitej. Otóż testowane były te porozumienia właśnie, można tak to ująć, na początku XVI wieku, bo w 1517 roku zawarł sojusz. Wasyl III z Hohenzollernem na zgubę Polski miał wyposażyć, opłacić wystawienie 10 tysięcy piechoty i dwóch tysięcy jazdy Albrechta Hohenzollerna, wielki książę Moskiewski, jeśli tylko. Albrecht uderzy najpierw na Prusy Królewskie, czyli na Pomorze Gdańskie, a następnie ruszy z wyprawą na Kraków. Wtedy Litwą zajmie się Moskwa. W skrócie tak wyglądał ten projekt rozbiorowy Rzeczpospolitej, zawarty między władcą Moskwy a Hohenzollernami. Tyle tylko, że na szczęście Albert Hohenzollern no, nie miał dość sił, żeby zorganizować skuteczną akcję. 10 tysięcy zwerbowanych w Niemczech ludzi zostało rozbitych przez Polskie Pospolite Ruszenie, a skuteczna kontrakcja wojsk litewskich na granicy wschodniej doprowadziła do zatrzymania ofensywy moskiewskiej. I to właśnie dopiero Spowodowało, że Moskwa zrezygnowała z ambitniejszych celów i zgodziła się na rozejm, który oznaczał zatrzymanie tylko jednej, ale za to bardzo ważnej zdobyczy dla Moskwy, jaką był Smoleńsk. Po tym pokoju w 1522 roku Moskwa wzbogaciła się o teren mniej więcej 23 tysięcy km kwadratowych, czyli dziesięciokrotnie mniej niż w czasie II wojny, tej z lat 1500-1503. Ale sercem tej niewielkiej terytorialnie zdobyczy był najważniejszy gród w Europie Wschodniej, czyli Smoleńsk. Posiadanie tej najsilniejszej twierdzy w całym regionie było niewątpliwie kluczem do następnych ofensyw moskiewskich. I stąd właśnie znaczenie tego rozejmu, które musimy ocenić jako sytuację wciąż groźną dla państwa polsko-litewskiego. Była to audycja Historia Żywa. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl ukośnik 1. Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak i ja, Dorota Truszczak, także zapraszam. Do usłyszenia.